Stanisław Miedza Tomaszewski był artystą plastykiem, architektem wnętrz, grafikiem, artystą walczącym, żołnierzem Armii Krajowej. Drukował, rysował, projektował, podnosił na duchu mieszkańców okupowanej przez Niemców Warszawy i włączonej do Generalnej Guberni Polski. Był redaktorem pierwszego wydawnictwa podziemnego Agencji Radiowej. W kotle urządzonym przez Gestapo we wrześniu 1941 roku doszło do aresztowania w tajnej drukarni w Alejach Jerozolimskich koło hotelu Polonia. Po aresztowaniu przez Gestapo Tomaszewskiego osadzono w więzieniu na Pawiaku. Wielokrotnie torturowany podczas przesłuchań w Alei Szucha nie wydał nikogo. Obawiając się, że nie wytrzyma dalszego śledztwa, Miedza Tomaszewski prosił o przesłanie trucizny. Ale władze konspiracyjne zdecydowały się na zorganizowanie jego ucieczki. Został celowo zarażony tyfusem przez więźniów z konspiracyjnej komórki. Pozwoliło to na przeniesienie go do szpitala zakaźnego, gdzie udał nagły atak wyrostka robaczkowego i przetransportowanie do szpitala na Woli, gdzie profesor dr Józef Grzybowski i dr Leon Manteuffel Schulge przeprowadzili pozorowaną operację, w trakcie której pacjent został zamieniony na przygotowane zwłoki niedawno zmarłego mężczyzny. Lekarze oznajmili dyżurnemu agentowi Gestapo, że pomimo udanego zabiegu operowany zmarł. Cała akcja wykonana niezwykle precyzyjnie dzięki ofiarności dużego zespołu zakończyła się powodzeniem. W mieście ukazały się klepsydry Stanisława Miedzy Tomaszewskiego i odbył się jego pogrzeb. On sam ukrywał się przez resztę okupacji. Ta niezwykła ucieczka stała się po latach podstawą scenariusza filmu Umarłem, aby żyć. 9 października. Dzisiaj taka nietypowa moja audycja, jest to mianowicie audycja, która będzie poprowadzona z ulicy Obrońców 28 na 30. To jest galeria imienia, nie galeria, tylko pracownia litografii, doświadczalna pracownia litografii imienia Pablo Picasso. Będzie tutaj przez dwa miesiące wystawa, trwała wystawa mojego ojca, Miedzy Tomaszewskiego. Obrazy, które zostały zebrane i rysunki, które zostały znalezione u mnie na strychu. Są to szkice oraz obrazy, które ojciec namalował tuż przed śmiercią. Od najwcześniejszego obrazu, czyli rysunku właściwie z Akademii Sztuk Pięknych ojca sprzed wojny, część szkiców z okresu okupacji i jak już powiedziałem ostatnie obrazy kolejne przed śmiercią. Proszę Państwa, ze mną jest również nasz przeuroczy mój przyjaciel Andrzej Newelski. Powiedz troszeczkę o tym, dlaczego to jest Picasso przede wszystkim, a ja później powiem, skąd się to w ogóle wzięło. To był pierwszy dom plastyka, powstał związek, pierwsze biuro. No i oczywiście takie przytulisko dla ubogich przyjezdnych, bo to był punkt, gdzie ci, co przeżyli, to się spotykali, cieszyli się, że przeżyli. Michę każdy dostawał, o drugiej był obiad, obok była kuchnia. Pracowali, próbowali swoich sił. Wszyscy znani w Warszawie przynajmniej artyści. I na świecie? No i na świecie, no oczywiście, bo przecież oni robili prace, które były nagradzane, do tej pory są nagradzane na całym świecie. Z czasem pracownia się wyspecjalizowała wyłącznie w litografii. Do tej pory pracownia działa od 1945 roku nieprzerwanie, mimo oczywiście różnych kłopotów, bo tutaj już chcieli nam zabrać. Po stanie wojennym towarzystwo się troszeczkę rozpierzchło i mieli chrapkę po prostu.
A dlaczego w ogóle tu jest ta wystawa mojego ojca Miedzy Tomaszewskiego? Mianowicie dlatego, że mój ojciec między innymi tworzył to miejsce, tą pracownię razem z takimi ludźmi jak Szancer, o którym mówiono, era Szancera reszta nie umiera, jak na przykład Sikora, znany rzeźbiarz, jak Terenarowski, jak Kupczyński grafik. Ksiądz Wolf przede wszystkim. Dokładnie. Jerzy. Tak. Ale byli tutaj, przychodzili również nie tylko plastycy, bo tutaj się zbierało całe towarzystwo. Na przykład przychodził taki człowiek, który się nazywał Jerzy Waldow, niektórzy pewno go znają. Ja osobiście nie bardzo. Już go nie znam, ja go pamiętam. No w każdym razie ojciec to miejsce tworzył z innymi. Oprócz tego na Saskiej Kępie tutaj w ogóle była atmosfera artystyczna. W czasie wojny tutaj działały drukarnie podziemne, tutaj się drukowało prasa podziemną, plakaty itd. itd. Proszę Państwa, w każdym bądź razie zapraszam na mojego ojca wystawę. Małe pomieszczenie, ale bardzo, jak to teraz młodzież mówi, kultowe. No chyba tam. Nie? Tu się pracuje. To jest pracownia, która żyje, a nie... A nie tam się w ten komputer naciska. Nie komputerowa, to są prace. Wystawa w doświadczalnej pracowni litografii imienia Pabla Picassa w Warszawie na Saskiej Kępie, w której Stanisław Miedza Tomaszewski tworzył, jest przypomnieniem dorobku tego artysty, bohatera, żołnierza Armii Krajowej i jego wszechstronnej działalności. Mamy z Krzysztofem wspomnienia stąd właśnie, gdzie żeśmy się bawili w tym krótkim ogrodzie tutaj, w tych pracowniach, wśród właściwie środowiska takiego, które ja uważam, że innego nie ma, proszę Państwa. Po prostu uważam, że tylko są artyści i poza murami, poza tą siatką tego ogrodzenia nie widziałem, że istnieje jakiś świat inny. Ojciec nas, ponieważ myśmy byli niezupełnie chętni do nauki, ale raczej chętni do rysunku. I ja pamiętam jak Krzysztof. Ja pamiętam jak Krzysztof ciebie ojciec trzymał na górze pracowni i ja musiałeś rysować strasznie nudną rzecz, mianowicie rzeźbę taką. Ja akurat studia pamiętam tylko figury geometryczne. Ćwiczył figury geometryczne. Postawił mnie ćwiczyć figury geometryczne. Figury geometryczne. Miałem tego powyżej uszu, ale czarno. A ja z kolei tego nie znosiłem i w związku z tym robiłem cały czas rysunki batalistyczne, czyli krzyżaków. No ale ta pracownia, o której Janek mówi, to była tu niedaleko na Styki. Bo tutaj... Ale to już później, bo ojciec tu zbudował później pracownię swoją własną. W każdym razie ojciec cały czas żył sztuką, myśmy żyli w sztuce, ojciec nas tak nam cała nasza rodzina, tak? No, tak. Cała nasza rodzina zajmowała się tylko... No, rodzina cała, sztuką. Obiec więcej niż obie rodziny, bo te, jak Janek mówił, rodziny nasze są dziwnie powiązane, rozprzestrzenione. Dużo nas jest. I w związku z tym razem z Krzysztofem zapraszamy na wystawę naszego Thank you.
Przepraszam. Piotrek, dajcie, ja teraz tutaj otworzę, parę słów powiem. Parę słów wyjaśnienia, dlaczego w tym miejscu ta wystawa mojego ojca, naszego ojca. Dlaczego to tutaj jest? Co się z takiego stało? Otóż, proszę Państwa, to jest jedno z najbardziej kultowych miejsc. Ja mówię oczywiście nie do plastyków, bo plastycy wiedzą o tym doskonale. Natomiast do osób innych. Poza plastykami są jeszcze inni. Otóż, proszę Państwa, to jest miejsce, które już... Ale poprosimy Andrzeja. Andrzej! No jest tu. No to chodź tutaj, no. To nie, nie chciałem, chodź tutaj. Otóż to miejsce zaistniało już w 1945 roku w marcu. Właśnie. Dobrze powiedziałem? Nie, nie muszę korygować. Dobrze. Tutaj, ponieważ Warszawa była zniszczona, tutaj powstał pierwszy związek artystów polskich, gdzie po wojnie wszyscy artyści, bardzo znani, zjeżdżali się, tutaj dostali michę jedzenia, mogli się przespać. I wyrok właśnie, bo to też ważne. Ważne, że łóżeczko i obiadki były. Tak. I to byli najbardziej znakomici artyści z tamtego czasu, jak się do tej pory, bo tacy jak na przykład Alfons Karny, Burkę, zabierał Bublinę. Starowiejski tutaj był. I mój ojciec, jeszcze wiem, Sikora. I mój ojciec również tutaj tworzył to miejsce. I tutaj jako mali chłopcy, ja z Krzysztofem, żeśmy się bardzo dobrze bawili. Krzysztof podbierał... Karnemu podbierał glinę, ja brałem tam coś innego. Karnemu było bardzo przyjemnie do pewnego czasu, do 70-tych lat, kiedy zaczęło coś to niestety rozpadać. Dlaczego jeszcze powiem, co zaczęło rozpadać? Ponieważ ten cały dom należał do plastyków. Teraz należy tylko pracownia litografii. Uratowana na szczęście przez działanie tutaj pewnych ludzi. Ja to już Andrzej powie. Natomiast mój ojciec tutaj działał, tutaj tworzył. I teraz proszę Państwa, ten plakat, który tutaj widzicie, to jest plakat oryginalny z okresu okupacji. Ten plakat powstał w drukarni, która była kilka metrów stąd. To była na ulicy tej, Obrońców lub Klinicznej, była tajna drukarnia w czasie wojny. Tam powstawały pewne rzeczy. Podejrzewam, ponieważ mój ojciec był dość tajemniczą osobą, nie mówił nigdzie co, gdzie robił. Podejrzewam, że w czasie wojny również w tym lokalu odbywały się konspiracyjne zjazdy artystów. Także z Andrzejem postanowiliśmy na pamiątkę tego wszystkiego, co się tu działo, zrobić pierwszą wystawę tych artystów, którzy tutaj to tworzyli. Pierwsza wystawa jest właśnie poświęcona mojemu ojcu. Z takich ciekawych rzeczy, które ja tutaj znalazłem, ponieważ to są obrazy, które zostały znalezione u mnie na strychu, to chciałbym pokazać jeden z obrazów, to jest grafik. To jest na górze ten maleńki obrazek. To jest ojciec nas, który był przesłuchiwany na Pawiaku. On sam to narysował. Obok jest jego łączniczka, która jest przesłuchiwana przez SS ukraińskie. Natomiast na dole ten obraz wasz, to jest proszę Państwa teatr. Teatr, który był w okupowanej Warszawie. W okupowanej Warszawie działało całe państwo podziemne. Między innymi były uniwersytety, były teatry i była szkoła teatralna. Portret tej młodej kobiety to jest profesor właśnie z Akademii Teatralnej, która działała w czasie okupacji. Oprócz tego bardzo ciekawy rysunek, mianowicie tutaj maleńkie takie trzy łebki. To jest Goebbels, Göring i zdaje się Himmler. To są szkice mojego ojca. Jeśli Państwo pamiętacie, taki był plakat, rysunek Trzecia Rzesza.
gdzie wychodzą, a to było jeździe apokalipsy, gdzie wychodzą właśnie te karykatury tych oprawców. I ojciec się przygotowywał do tego plakatu i ja znalazłem te rysunki gdzieś na styku. Proszę Państwa, ojciec po wojnie zupełnie się odciął od tej historii wojennej, zaczął malować starą Warszawę i to są jego ostatnie olejne obrazy, Warszawa oraz pejzaże z nad Bug, bo ojciec ubóstwiał właśnie te okolice. Proszę Państwa, to mniej więcej tyle, dlaczego jest ta tu wystawa. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, to jest jeden powód. Drugi powód to jest to, że dla mojego ojca nie znajduje się miejsca niestety w galeriach większych. Dowiedziałem się niedawno, że bardzo duży zbiór mojego ojca obrazów został zapakowany w paki i wywieziony do Pruszkowa. Jest zapakowany. To była wystawa Ludzie Kultury Sztuki Walczą o Demokrację. Ta wystawa jest w pakach w Pruszkowie. Mniej więcej tak się w tej chwili zajmujemy. Ważniejsze jest w księgu Cooper w obicie flagi polskiej i to się nazywa sztuka albo obieranie kartofli. To nie jest sztuka. To jest zamknięte w pakach i wywiezione. Dlatego między innymi tutaj jakby powstaje drugi obiekt, niezależny, tak. Ja chciałbym coś powiedzieć o wujku. Ale możesz śmiało, tutaj nie jest żadna tam, sami przyjaciele. Ja takich wielkich oporów mówię, nie mam. Natomiast, wiem o tym. Wszyscy wiedzą. Natomiast co mogę powiedzieć? Mogę polemizować, bo ty powiedziałeś przed chwilą, że wuj się odciął z tego, co było w czasie wojny. Ja mogę powiedzieć, że wuj od zawsze. Całe moje życie było. No tylko 66 lat. Związane z tym, że wuj jest, aż umarł w roku 2000 roku. I te sprawy związane z jego dorobkiem wojennym były stale obecne. No, były po prostu w domu, niezależnie od tego, czy to był dom bardzo niedaleko stąd, tak, czy to był ten pierwszy na zwycięstwo, czy w końcu ten ostatni na Matyńskiej. Podobno jeszcze przedtem był jakiś inny, ale tego już nie pamiętam. W każdym razie przynajmniej to od 1955 roku. Na Genewskiej. Znaczy na Genewskiej to już tam nie bywałem. Nie było młodego wieku. Natomiast te wszystkie inne znałem i to ciągle było żywe. No, poza tym trzeba sobie przypomnieć także groby. Tak, po wojnie także. Tak, ale te groby z Kościoła Świętego. Ale to była tradycja. Ale także, a także groby, które zostały wznowione później w okresie stanu wojennego. Od 81 roku. Więc jakaś kontynuacja tu była. I dla mnie wuj był z jednej strony takim człowiekiem tradycji wojennej, tej tradycji najlepszej, ale ja że tak powiem, jestem z tej niższej warstwy, no nie jestem moralny. Plastykiem ani w ogóle artystą, tylko po prostu zwykłym człowiekiem, bez talentu. I dlatego nie ukrywam, że na to zwracałem na to uwagę, zresztą wszyscy, którzy ujazdali na to, zwracali uwagę, tak przynajmniej to odbierałem, ale widziałem także to, co wójt Stanisław, którego naprawdę bardzo lubiłem, robi już wtedy, kiedy ja to mogłem sam obserwować. Kiedy to było z mojego punktu widzenia współczesne. I rzeczywiście było to malarstwo z podróży wokół Ameryki Południowej, to koniec lat 60. Chyba tutaj liczę. Są. No, było to malarstwo właśnie z nad Bugu, to nawet coś bardzo podobne do tego jest. No to z natury. Były, nie wiem, czy to są portrety, na przykład kiedyś wuj mnie obdarował jakimiś znakomitymi portretami. Profesora Buta. Portretami z Mickiewicza Słowackiego. Mam je w domu, znaczy wiszą na ścianach, robione ołówkiem, naprawdę znakomite.
krótko mówiąc, to był artysta pełny, ale miał w życiu ten szczególny okres, który go jakoś ukształtował i który zapewnił mu szczególne miejsce w polskiej historii, jakby takie między światem, nie można określić jako życie publiczne, a światem sztuki. To jest ten okres wojenny, który tutaj też na szczęście jest pokazany, chociaż pokazany w bardzo niewielkiej części, bo o Stanisławie Mieliszu-Tomaszewskim można uczciwie powiedzieć, że był głównym grafikiem, głównym malarzem, głównym satyrykiem oczywiście w rozumieniu tym, gdzie satyra jest jakimś, znaczy jest sztuką plastyczną, z podziemia. No, nie było człowieka, który by odegrał tego rodzaju rolę, jak on, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju działalność służącą walce. I dlatego to, że dzisiaj jest niepamiętany, rzeczywiście nigdzie jego dorobek, jego postać nie jest eksponowana, to jest taki bardzo niedobry znak naszego czasu. Jeden z wielu, ale bardzo charakterystyczny. Bardzo dobrze, że w tym drugim obiegu, bo tutaj można powiedzieć, uruchamiamy coś w rodzaju drugiego obiegu. W tym drugim obiegu to w tej chwili zostało pokazane. Chociaż nawet z mojej, w końcu dalece niepełnej znajomości jego dorobku, jest to tylko bardzo niewielki fragment. Proszę Państwa, jeszcze chciałem Państwu coś powiedzieć ciekawego na temat tego portretu tej kobiety tutaj. Mianowicie z Panem Kierownikiem zastanawialiśmy się, czyj to jest portret. Bo nie bardzo wiedzieliśmy, to był portret z serii Ludzie Kultury w walce o demokrację. I przyszedł do nas pewien pan. Maciej, chodź tutaj. Chodź. Bo to jest bardzo ciekawa historia. Chodź, Maciej. Witam szanownego. I Maciej, przedstaw się. To jest taki facet, który tam jakieś filmy wtedy. Spojrzał na tą kobietę i mówi, ja... Dobra, przyszedł. No jak bym będzie dziewczyn. I mówi, ja tą kobietę znam. No i znał, kto to był, powiedz, ale mów głośno. Dokładnie nie tę kobietę, tylko ten rysunek tej kobiety, zdjęcie. To jest Zofia Turowicz, pedagog z PiS-u, główny organizator konspiracyjnego, wojennego, Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Ja z Tobią znam, że moja mama była jej uczennicą i skończyła ten PiS właśnie w czasie wojny. I mówiła o Zofii Turowicz jako właśnie takim dobrym duchu tych studiów, głównej organizatorce. I ja pisałem o tym moją pracę naturalną, to właśnie było zdjęcie prawie identyczne. Oto jak mały jest świat tutaj, właśnie ten nasz świat, a tych artystów. Dziękuję i zapraszam na poczęstunek jak zawsze. Tam są kieliszki, wszystko jest. Dziękuję bardzo. Miedza to konspiracyjny pseudonim Stanisława Tomaszewskiego. Po wojnie ożenił się z Ireną Jasiewicz, siostrą Jadwigi Kaczyńskiej. Był ojcem chrzestnym Lecha Kaczyńskiego.